A kogo tam cholera niesie? W las. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, cztery foki i dwa bobry. Czego? Nazywam się Adam Struś i jestem przedstawicielem Urzędu Telekomunikacyjnego. No, i co się tam przygnało, Strusiu? Czy mam przyjemność z panem Mieczysławem Bzumem? No może masz, a co? Panie Mieczysławie, muszę z przykrością pana zawiadomić, iż zalega pan z opłatami za rachunki za ostatnie 2 miesiące. A ja z przykrością muszę zawiadomić, że gówno mnie to obchodzi. Rozumiem przez to, że odmawia pan spłacenia długu. Oczywiście, że odmawiam. Zjeżdżę stąd. Zaraz zjadę, ale w takiej sytuacji muszę pana uprzedzić, że skierujemy pana sprawę do firmy windykacyjnej i ona upomni się u pana o należne nam środki. Bardzo dobrze. Powiedz, żebym nie smoknęli. Powiem. Za momencik. Już, już. Co pan tu wyrabia? Niestety, zarobki w mojej macierzystej firmie nie są zbyt okazałe, dlatego równolegle podjąłem drugą pracę w windykacji. Nigdy nie widziałem czegoś bardziej głupszego. Co tam wybełkotałeś, gnoju? Słucham pana? Odpowiadaj, jak się grzecznie pytam, czy mam cię przeładować bejsbolem w ten głupi ryj? Nie. To ile tam się należy, trzeba ile tam dopłacić? Zaraz zobaczymy. Już za